Cześć, jestem ze szkoły Euforia z Wrocławia. Mam na imię Mariusz. Z kursantką Agnieszką pokażę Ci, jak włączać światła w pojeździe Toyota Yaris. Proszę bardzo, otwieramy drzwi. Zaczynamy od świateł pozycyjnych. Światła pozycyjne zapalamy bez kluczyka. Na pokrętle po lewej stronie robimy jeden obrót do przodu, czyli z pozycji 0, tak, do przodu, jeden obrót, wysiadamy z pojazdu i sprawdzamy te światła. Należy przejść do przodu, podchodzę do każdej lampy osobno, proszę bardzo, sprawdzam pierwszy. Pokaż palce. Mamy światło pozycyjne, jedno. Światło pozycyjne. Drugie, tak. Przechodzimy do tyłu. Sprawdzamy. Światło z tyłu. Proszę bardzo, pokazujemy. Jedno. Drugie. I światło podświetlenia tablicy rejestracyjnej. Tak, sprawdzamy. Pochylamy się, sprawdzamy jedno i drugie, tak jest. Wracamy do pojazdu. Proszę wyłączyć światła mijania. Pozycyjne, tak, i włączamy światła mijania, które też włączamy bez kluczyka, czyli dwa razy do przodu pokrętłem obracamy, tak jest, jeszcze raz, proszę, o, na drugi poziom, wysiadamy z pojazdu, przechodzimy do przodu i pokazujemy na lampach, które to światełka świecą, tak, jedno zewnętrzne, duża lampa i drugie zewnętrzne, też duża lampa. Wracamy do pojazdu, wyłączamy te światełka. Dobrze. Włączamy teraz światła drogowe, też bez kluczyka. Dwa razy do przodu i dźwignia do przodu, tak? Pokrętło do przodu na światła mijania i dźwignia do przodu, zapala się granatowa kontrolka, która znajduje się po lewej stronie nad obrotomierzem. Dobrze, zapraszam Cię do sprawdzenia tych świateł. Wskazujemy, tak? Czyli to jest... Może tak troszeczkę, żeby słońce zasłonić. O, tak. To jest... Ta lampa dokładnie, gdzie światła mijania, z tym, że te światełka w tej chwili świecą mocniej, prawda? Proszę bardzo, przechodzimy do drugiej lampy, sprawdzamy. Tak jest, dwuwłoknowa żarówka, czyli te światełka w tym momencie świecą mocniej. Wracamy do pojazdu. Wyłączamy te światełka. Dobrze. Przystępujemy do włączania światła tylnego przeciwmgłowego, czyli obracamy światła mijania dwa razy do przodu i pierścień, który znajduje się obok, do przodu i tak jest, jeszcze raz i na wskaźniku paliwa, czyli zbiornika paliwa, znajduje się kontrolka od świateł przeciwmgłowych, pomarańczowa. Tak, wychodzimy, sprawdzamy, przechodzimy na tył, jest to jedno światełko z tyłu po stronie kierowcy w zderzaku, na dole, tak? Pokazujemy na dole w zderzaku, na samym dole, tak jest. Dobrze. Wracamy do pojazdu. Wyłączamy, czyli tutaj wystarczy samo pokrętło światło mijania wrócić do tyłu. Dobrze. Następne światła, światła kierunkowskazów. I tutaj musimy obrócić kluczyk na drugi stopień, tak żeby zapaliły się kontrolki wewnątrz na pulpicie.
i teraz wrzucamy kierunkowskaz lewy, tak? Dźwignia na dół, mruga strzałka kierunków lewy nad obrotomierzem. Wychodzimy z pojazdu i sprawdzamy. Z przodu pokazujemy, które to światełko mruga, tak? Na drzwiach, czyli tutaj na lusterku konkretnie. Tak, mamy umieszczone światełko. I z tyłu pojazdu. Proszę bardzo. Tak jest. Bardzo dobrze. Przechodzimy kierunkowskaz prawy, włączamy. W górę dźwignia. Zapala się kontrolka strzałki nad wskaźnikiem paliwa. U góry. Uwaga, wolniej, 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 wolniej. Jeszcze proszę. Dobra. I kręcimy tam, proszę wjechać do koperty. Dobrze, wychodzimy, sprawdzamy. Możemy zacząć od tyłu. Proszę bardzo. Agnieszka pokaże. Tak. Idziemy dalej. W lusterku, tak, idziemy do przodu i z przodu wskazujemy, tak, dokładnie w tym miejscu. Wracamy do pojazdu. Wyłączamy światła kierunkowskazów i zapalamy światła awaryjne przyciskiem po prawej stronie przy radiu. Tak jest. Przycisk po prawej stronie przy radiu. Trójkącik. Dobrze, wychodzimy. I idziemy sprawdzić te światełka. Przymykamy drzwi. I sprawdzamy. Zaczynamy od przodu. Tak? Tak, przechodzimy do następnej lampy. Idziemy dalej do lusterka. Do przodu. Tak, przechodzimy dalej. Z tyłu jedna lampa, tak, do drugiej lampy. Tak, żebym ujął obie lampy. Pokaż jedną, pokaż. Dobrze, przechodzimy dalej. I lusterko. Sześć światełek w koło. Dwa z przodu, dwa w lusterkach i dwa z tyłu pojazdu. Dziękuję, wyłączamy. Dobrze, następnie włączamy światło biegu wstecznego. I tutaj musimy pamiętać, żeby włączyć kluczyk na drugi stopień do momentu zapalenia się kontrolek na pulpicie. Włączamy bieg wsteczny. Jest to światło cofania R. Nie, nie ma, do tego nie ma kontrolki. Do tego nie ma kontrolki. Należy włączyć bieg wsteczny i wysiąść z pojazdu. Pamiętajmy, że w momencie, kiedy włączamy bieg wsteczny, należy wcisnąć sprzęgło. I światło, tak jest, pokazujemy. To światełko znajduje się w zderzaku na dole po stronie pasażera z tyłu. Dziękuję. Wracamy do pojazdu. Wyłączamy. Bieg wsteczny. Ze sprzęgłem oczywiście. Zgodnie z... tak. Proszę bardzo, kluczyk cofamy do tyłu. Kluczyk. Wyłączamy. Dobrze. I ostatnie ze świateł jest to światło hamowania stop. Należy wcisnąć pedał hamulca i poprosić egzaminatora o pomoc w sprawdzeniu tego światła. Mógł pan zobaczyć, czy światło mi działa? Egzaminator sprawdza światła, czy działają i mówi: dziękuję, sprawdziłem.
Proszę wcisnąć. Egzaminator sprawdza światła, udaje się do kursanta i mówi, że światło, należy pamiętać, że są to dwa światła w lampach z tyłu po lewej i prawej stronie i dodatkowe światło, które znajduje się nad szybą u góry. Dziękuję, sprawdziłem. W tym momencie puszczamy hamulec ręczny, zadanie zostaje zaliczone.